Dobra, zatem dzisiaj zaczynamy kolejny tutorial z Logisima. Zajmiemy się minimalizacją funkcji boolowskich za pomocą map Carnafa. Dokładniej o co z tym chodzi, no to żeby o tym powiedzieć, musimy sobie powiedzieć o czymś takim jak kod Greya i przypomnieć o zapisie dziesiętnym stanów logicznych, kiedy traktujemy wejścia jako jakąś liczbę binarną. Przypomnijmy sobie, to wyglądało tak, że mieliśmy x0 na przykład i x1. Wtedy, jeżeli to miało wartości następujące, tak, takie były możliwe wartości dla wejść, to mogliśmy to zapisać dziesiętnie jako 0, 1, 2, 3, tak? Bo traktowaliśmy to jako zapis binarny, gdzie to było 2 do 0, czyli 1, a to 2 do 1, czyli 2. I teraz tak, taką kolejność, bo to nie jest jedyna możliwa kolejność zapisania liczb, nazywamy naturalnym kodem binarnym. Naturalny kod binarny, czyli tak zwany NBC, Natural Binary Code. Tu chodzi o taką kolejność, że zapisujemy liczby w taki sposób, że każda kolejna jest o 1 większa od poprzedniej. Tak? To się wydaje być całkiem naturalne, ale to nie musi tak być. Możemy zastosować inny sposób zapisu. 0, gdzie zapisujemy na początku 0,0, potem 0,1, następnie 1,1, żeby skończyć na 1,0. Czyli mamy 0,1,3,2. I to jest tak zwany kod Greya. I on na pierwszy rzut oka może wyglądać trochę dziwnie, prawda? No bo co to za kolejność 0,1,3,2? Otóż jeżeli się przyjrzymy samym bitom, to zauważymy, że w kodzie Greya każde dwie następujące po sobie wartości różnią się tylko o jeden bit. Bo zauważcie, że tutaj na przykład jedynka i dwójka różnią się od siebie o dwa bity. Bit zerowy w jedynce jest jedynką, a w dwójce zerem, a bit pierwszy w jedynce zerem, a w dwójce jedynką. Trochę pochachmęcone, łatwiej było, jakbym powiedział prawda, fałsz, no ale już nie ważne. Wszyscy widzą, o co chodzi, nie? Z kolei w kodzie Greya nigdy nie znajdziemy takich dwóch następujących po sobie elementów, czyli w tym przypadku dwóch sąsiadujących wierszy, żeby różnica między nimi była na więcej niż jednym polu bitowym, tak? I teraz, co nam kod Greya pozwala? Na co nam pozwala kod Greya? Otóż pozwala nam stworzyć tak zwaną mapę Carnafa. Mapa Carnafa jest to dwuwymiarowa mapa, znaczy, no tak, w tej zawsze będzie dwuwymiarowa, gdzie mamy piszemy sobie wiersze i kolumny w kolejności kodu Greya, czyli piszemy sobie 00, 01. Ja tutaj zamiast 0 piszę O, żeby nie bawić się z formatowaniem liczb, ale to mniejsza o to. 11, 10. Też zróbmy te O, żeby już było konsekwentnie. Tak samo tutaj mamy pierwsza kolumna 00, potem mamy 01, potem 11, żeby mieć na końcu 10. Tak? I te tutaj wiersze to są wartości x1, x0, a kolumny to są wartości x3, x2. Czyli innym słowem, to jest cała ta tablica, napiszmy tu sobie pomocniczo x0, x1, x2, nie, może troszeczkę bardziej w bok, tu, x0, x1, x2, x3. Czyli patrzymy na przykład na to pole, tak, jaką ma wartość, no to patrzymy, x0 jest 1, x1 jest 0, następnie x2 i x3 są obydwa jedynkami, prawda? Czyli możemy to zapisać dziesiętnie, to jest tak. 1 plus 4, czyli 5, plus, jeszcze raz, 1, coś mi się nie zgadza, to jest tak. 1 plus 0 plus 4 plus 8, co nam daje 13. Oj, coś źle powiedziałem. Coś na pewno źle powiedziałem. Moment.
0, 1, 3, 2, to powinno być 7. Czyli tu powinno być, czyli tu jest x2, x, x2, x, czyli tutaj pomyliłem, przepraszam. X, dobra, cofnąć to w myślach i mamy po prostu w odwrotnej kolejności, czyli tutaj mamy 1, 1, 1, 0. Tak to wygląda. Czyli mamy teraz 1 plus 2 plus 4 plus 0, co nam daje w sumie 7. Tak? Dobrze. I tak działa to dla każdego pola. Jak szybko sobie uzupełnić mapę Carnafa, to można zrobić bardzo szybko. Po prostu piszemy po kolei liczby i zawsze dwie ostatnie podmieniamy. Czyli piszemy 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a nie, przepraszam, kolumny też podmieniamy oczywiście, wiersze też oczywiście podmieniamy, czyli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. I tak wyglądają wartości w konkretnych komórkach mapy Carnafa. I teraz, do czego używamy tej mapy Carnafa? Otóż, jeżeli dostaniemy jakieś zadanie w postaci sumacyjnej, na przykład dostaniemy sobie zadanie, gdzie mamy sumę policzyć, dajmy na to, niech to będzie 5, 7, 15, 5, 7, 15, powiedzmy coś takiego. To normalnie byśmy robili coś takiego, zaraz sobie zrobimy kopię tej całej mapy Carnafa, to normalnie tworząc obwód dla tego, no to musimy stworzyć obwód nowy, tak? OBW1 i tworzymy oczywiście cztery wejścia, tak jak zawsze. 0, x1, x2, x3. X1, x2 i x3. No i tak po tradycyjnemu robimy. No i teraz tak, z tego jak się poprzednio nauczyliśmy, to potrzebujemy do tego trzech bramek, tak? Trzech bramek AND, każda z czterema wejściami. Czyli raz, dwa, trzy. I teraz tak, pierwsza to będzie piątka, czyli zapisujemy sobie, jak będzie piątka wyglądać. Czyli jeszcze sobie zróbmy kopię tego. Na chwilę. X0 nie skopiowałem. Dobra. Dobra, czyli robimy sobie tak. Jak będzie piątka wyglądać? Piątka to jest tak. 8 się w piątce nie mieści. 4 się w piątce mieści. Pozostaje 1. 2 się w tym nie mieści. 1 się mieści. Czyli mamy negacji, nie ma negacji, jest negacja. Idzie negacja, potem nie ma negacji i potem jest negacja. O. Nie? Źle? Źle. Idziemy od tej strony, czyli nie ma negacji, jest negacja, nie ma negacji, jest negacja. Nie ma negacji, jest negacja, nie ma negacji. I na koniec jest negacja. Ok. Tak to odpowiada temu. Dalej mamy siódemkę. Siódemkę patrzymy. Czy ósemka się mieści w siódemce? Nie. Czy czwórka się mieści w siódemce? Tak. I zostawia nam trójkę. Czy dwójka się mieści w trójce? Tak. I jedynka się mieści w jedynce, która nam zostaje. Dobrze, czyli mamy zero i same jedynki. Czyli negujemy tylko ostatni element i w ten sposób uzyskujemy coś takiego. No, już widzę błąd zrobiony przeze mnie, znowu. Brak kawy się naprawdę mści. Dobrze, zostaje ostatni wiersz zostaje, czyli zostaje nam piętnastka.
No, 15. 8 się mieści w 15. Tak. Zostaje nam 7. 4 się mieści w 7. Tak. Zostaje nam 3. 2 się mieści w 3. Tak. Zostaje nam 1. 1 się mieści w 1. Tak. Same jedynki, żadnych negacji. Raz, dwa, trzy, cztery. I tu umieszczamy bramkę OR. No, bramka OR ma mieć 3 wejścia, tak. Raz, dwa, trzy. Idzie sobie, idzie tu. Nie w tą stronę, tylko w tą. I idzie sobie do wyjścia. Tak? No i stworzyliśmy sobie taki obwód. Cudownie stworzyliśmy go, cud. Tylko że chcielibyśmy sobie jakoś zminimalizować ilość tych bramek. W jaki sposób to możemy zrobić? Otóż właśnie możemy zastosować mapę Carnaffa, gdzie w miejscach, gdzie, w których mamy te liczby, wstawiamy sobie jedynki. Bo tutaj zamiast jedynek ja zrobię x, żeby nam się nie pomyliło z tymi liczbami. Czyli mamy tu x, tu x, tu x. Dobrze. Teoretycznie w pozostałe miejsce należy wpisać zera, ale żeby nie zaśmiecać sobie tego, co najwygodniej jest zostawić je puste. Tak, czyli tu będą jedynki. I teraz tak. Kiedy stosujemy mapę Carnaffa, przydzielamy bramki nie dla pojedynczych zestawów wejść, ale dla grup wejść. Grupy mogą być kolejno 1, 2, 4, 8 lub 16-elementowe. 16-elementowa grupa zajmie całą mapę Carnaffa. I mogą one być... No, jak to głupota... Mogą być albo poziome, tak? To jest jedna grupa. Mogą być też pionowe. To jest grupa dwuelementowa, tak? Mogą być na przykład... Co za... Kto ten interfejs wymyślił? Dobrze, mogą być też czteroelementowe w pionie na przykład, no i czteroelementowe oczywiście w poziomie, ale inna grupa czteroelementowa może być oczywiście zrobiona w taki sposób, tak? Czyli dwa elementy w pionie i dwa elementy w poziomie. Dany element może należeć do więcej niż jednej grupy, ale nie ma sensu tworzyć grupę, która zawiera już tylko elementy, które zawierają inne, tak? Czyli tutaj będziemy mieli dwie grupy. Jedna to jest ta, a druga grupa to jest ta, gdzie element 1, 1, 1, 0, tak, jest wspólny dla obu grup. I teraz, jak reprezentujemy te grupy? Otóż z każdej grupy usuwamy to, co się w niej zmienia. Tak, ta grupa zajmuje dwie kolumny, tą i tą. To, co ulega w niej zmianie, to jest x1, czyli x1 nas w ogóle nie interesuje. Czyli wzorem tej grupy, wzorem pierwszej grupy będzie tak, x0 jest jedynką, czyli mamy x0 i x1 nas nie interesuje. Dalej mamy x2 niezanegowane i x3 zanegowane, tak? Tak wygląda wyrażenie dla pierwszej grupy. Dla drugiej grupy jak wygląda wyrażenie? To jest ta kolumna, czyli zawiera, czyli to jest ta kolumna i te dwa wiersze. No, kolumna jest tylko jedna, czyli nic się w niej nie może zmieniać. Zatem mamy x0, x1. Dalej, w wierszach, jak widzimy, zmienia się nam x3, czyli x3 ignorujemy w ogóle. I zostawiamy sobie tylko x2, które jest jedynką. X2. Dobrze, i teraz możemy sobie stworzyć taki uproszczony obwód, tak? Czyli uproszczony 1. Oczywiście zawsze dajemy 4 wejścia, bo nas nie interesuje, ile wejść wykorzystujemy. Nasz obwód jest 4-bitowy, więc ma 4 bity wejścia. Nawet jeżeli niektóre będą do niczego nie podłączone. To jest ważne, jeżeli chodzi o sprawdzanie układów lub o
tworzenie, łączenie ich w jakieś, przepraszam, łączenie ich w jakieś większe zgrupowania. Po prostu wejścia, wyjścia muszą wyglądać, być zgodne powiedzmy z jakimś tam standardem. Dobrze. 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 I dobrze. I tutaj mamy z kolei tylko dwie bramki. Pierwsza z nich ma tylko trzy wejścia zamiast czterech. I tylko ostatnie jest zanegowane. I łączymy się po kolei z X0. Z X1 się nie łączymy, przeskakujemy je. Łączymy się z X2 i zanegowanym wejściem z X3. Następnie mamy drugą bramkę z trzema wejściami, w której nic nie jest zanegowane. I łączymy się z X0, następnie z X1 i z X2. Z X3 w ogóle się nie łączymy. Następnie dajemy sobie bramkę OR, już tylko z dwoma wejściami. I no, ona może mieć już rozmiar narrow, tak? No i łączymy to w ten sposób. Jak widać, zużyliśmy mniej bramek, bramki same z siebie też mają mniej wejść, więc jest to wszystko bardzo fajnie i bardzo uproszczone. Teraz jeszcze dwie ważne rzeczy. Mapa Carnafa się zawija. Czyli, jeżeli zmienimy sobie teraz naszą funkcję na funkcję wyglądającą następująco, że jedynki będą powiedzmy tu, tu, tu i tu oraz tu, tu, tu i tu, tak? To wyrażenie dla tego byłoby następujące. To jest po kolei, to jest 0, 2, dalej mamy 5, 7, 8, 10, 13, 15. No to tutaj już widać, że jeżeli byśmy to robili bez uproszczenia, to byśmy zużyli dużo, naprawdę dużo bramek, tak? Ale z uproszczeniem możemy stworzyć dwie grupy. Pierwsza grupa jest tu na środku, a druga grupa to są te cztery elementy, bo oczywiście one z sobą sąsiadują w ten sposób, że sąsiadem tego na lewo jest ten, tak? Tak jak na mapie w Pac-Manu, jak wychodziliśmy z lewa, to wchodzimy z prawa. Dobrze. W związku z tym, zamiast używać 8 bramek, możemy użyć tylko 2 bramek i to z małą ilością wejść. No to sobie stwórzmy taki obwód. Uproszczony 2. No i w uproszczonym 2 mamy coś takiego, że dajemy 4 wejścia. Raz. Znowu, nie interesuje nas, ile z nich wykorzystamy. Muszą być wszystkie 4. Raz, 2, 3, 4. X0, X1, X2, X3. Wyprowadzamy magistralę. Raz, dwa, trzy. I teraz będziemy mieli dwie bramki. Pierwsza bramka będzie odpowiadała grupie żółtej i teraz patrzymy, co się w grupie żółtej zmienia. Grupa żółta zajmuje dwie kolumny, czyli patrzymy, co się w kolumnach zmienia. Zmienia się x0, nie, x0 się nie zmienia i jest jedynką, czyli piszemy x0 i x1 się zmienia, tak, tu jest 0, tu jest jedynką, się zmienia, nie interesuje nas. Teraz te dwa wiersze dla grupy żółtej. Czy x2 się zmienia? Nie, nie zmienia się i w obydwu przypadkach jest jedynką, czyli mamy x2. Czy x3 się zmienia? Tak, x3 się zmienia. Dobrze. Czyli mamy x0 i x2. Następnie patrzymy na grupę tą drugą, czyli grupę niebieską. Najpierw patrzymy na wiersze, znaczy na kolumny. To jest ta kolumna i ta. Czy x0 się zmienia, tu nie, jest 0 i tu jest 0. Nie zmienia się i x0, czyli musi być zanegowane x0.
x1 się zmienia, czyli nas nie interesuje w ogóle x1, tak? Bo tu jest 0, a tu jest 1. Teraz patrzymy na wiersze. Czy x2 się zmienia? Nie i jest 0. Czyli musimy dać zanegowane x2. Tak? I x3 się zmienia, czyli nas nie interesuje. Czyli mamy takie dwie bramki. Dajemy sobie dwie bramki AND. Bramka każda ma po dwa wejścia, więc może być narrow. I pierwsza jest w ogóle niezanegowana i się łączy z x0 oraz z x2. Druga bramka jest takich samych rozmiarów, tylko że ona ma z kolei wszystkie wejścia zanegowane i łączy się tak samo z x0 oraz z x2. Dobrze. Teraz dajemy bramkę OR. Dwa wejścia, czyli też może być narrow. Tutaj sobie ją umieścimy. Tu podłączymy. Dajemy do wejścia. Jak widać, jest to dużo... Jesteśmy w tym punkcie, czyli się świeci wyjście, dobrze. Jest to dużo prostsze, niż byśmy próbowali to obliczać. Znaczy, układ jest dużo czytelniejszy, dużo mniejszy, niż gdybyśmy to tworzyli, używając 8 czterowejściowych bramek AND, a następnie 8-wejściowej bramki OR. Prawda? Jest to pewna oszczędność, co ma duży sens, jeżeli tworzymy prawdziwe układy, prawdziwe obwody i każda taka bramka to dla nas jest ileś tam tranzystorów zużytych. Oczywiście im więcej wejść, tym więcej tranzystorów, co zużywa miejsce, koszty w sensie pieniędzy oraz koszty w sensie energii, tak? Więc chcemy ich mieć jak najmniej. Dobrze, aha, i oczywiście ostatnia sprawa jest taka, że jeżeli mamy mniej tych wejść, tak? Jeżeli mamy tylko trzy wejścia, no to po prostu możemy usunąć te dwa wiersze, tak? I wtedy jesteśmy tylko ograniczeni z ilością możliwych grup. Co jeszcze ciekawego? Dobrze, jeszcze jeden ciekawy przykład podam. No to oczywiście, co się stanie, jeżeli wszędzie będzie wszędzie będą jedynki, tak? Jak to rozwiązać? Jak takie coś w ogóle, jak sobie z czymś takim poradzić? No to oczywiście wszystko się staje wtedy jedną grupą. Wszystko scalamy w jedną grupę i w takim przypadku oczywiście, jak zawsze, musimy umieścić cztery wejścia. Bo mówię, nie jest ważne, co się z nimi dzieje, ważne jest, że są nam potrzebne cztery wejścia dla każdego z naszych obwodów i możemy dodatkowo dodać coś takiego, co się nazywa constans. Constans to jest stała, która zawsze ma jakąś wartość. No i teraz sobie tą constans możemy tu wyprowadzić, następnie powyprowadzać tak jak zawsze. Zresztą nawet tutaj nie musimy wyprowadzać, tylko możemy zrobić sobie w ogóle nawet nie interesować się, nie tworzyć całego tego obwodu, tylko po prostu dać wyjście do stałej, no bo taki obwód zawsze zwróci stałą. Constans jest w bibliotece Wiring. Dobrze. To jest wszystko, jeżeli chodzi o mapy Carnefa na razie. Może coś niejasnego było na pewno, bo tutaj dużo było tłumaczenia, może spróbuję potem jeszcze w następnych tutorialach do tego trochę wrócić, zobaczymy przy jakichś ciekawszych przykładach, ale na razie to będzie na tyle.